Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chris, a to jest World of Warcraft. Jest mi na Insta on Thunder, tutaj na tym cmentarzyku. Jest tutaj z tych, możemy chyba zdobyć, tak, trzy takie incantationy. Każdy jest od czego innego, mi teraz brakuje akurat na W Stonewalla Woodu. A no może to jest scenario, co grabimy grobowce wypaść i z tych deli, z tych skrzyneczek, chyba z jakichś bossów też. Potem możemy dostać achievement. Ja, jest achievement, ten Mugolod God. To mi po prostu po zabijach trzech różnych. One są tutaj blisko siebie na tym cmentarzyku tutaj. I tu jest W. To jest wraca z burzy. On jest chyba najłatwiejszy. W sposób on wysterowuje w runy itp. Trzeba tylko unikać. A teraz przejdźmy do brennych wraców. Drodzy, trochę pomordujemy. Gin, chłopie. Też. Może to bez problemu wsorować. Trzeba mi się udaje. To w każdym razie. No to dostajemy skrzyniecki. Tam jakieś z nagrody pocieszenia. Stare te chyba monety do rajdu. Żółte. Good Fortuna. Ej. Napad to czyły też nic mogło. Nie, możecie ich robić jak chcecie w ciągu. Ja nie ma jakiegoś. I to znaczy im idzie w ogóle te zwoje, co na początku to jest jakiś dynamit. No wiadomo, każdy się może sobie oczyścić wszystko. Nikt nam tu nie przeszkadzał. Powiedzmy, że tak jest. Jest. Nie będziemy tam uciekać. Tu mamy pewnego Queen of the Hunter Speak. On takimi mieczykami nas wrzuca. Jeżdżemy, a za daleko. Go przeżywamy. Wiecie, stoi tutaj już. Czeka. I on tymi ostami rzuca. Patrz tu bliżej, chłopie. Te tuszki nam nie przeszkadzały. No i jedziemy. Ten ma 4 miliony, ten stoi moją chyba 3. Tak jak mówiłem, ten jest. Według mnie najtrudniejszy. Na równo z tym zaraz wam pokażę, jest trudny. Bez względu na to, że trzepia koleka tymi ostrzami. Trzeba unikać. Nie można stać w miejscu. Jak rozumiem, maga może być trochę problemem. A też chcą mnie kręcić, widzisz? Aj. No
sprawy już nie żyje sprawy. A skubanie jest. To trudno, że trochę kręci tak. Wokół niego na karuże i... Papa. No i złotko oczywiście. A mówię, skrzyneczka. No, akurat w tym momencie mam burę, co zużyję i można ją otworzyć. W tej skrzyneczce nic nie stanie, aby leżeć. Teraz pozbądźmy się następnych oponentów. By nam nie przeszkadzali. Bo ognik jest trochę wymagający. Zwraca ognia. Nie, no, z niego trzeba tak przeskakiwać. Z niego. To jest tak się ustawia, żeby się nie zablokować przypadkiem na tym ognie. A to zresztą za chwilę sami zobaczycie. Tak mówię, ten pierwszy to jest najłatwiejszy. Zim nie ma jakichś problemów. A z tym już może być rzadki problem. Tank. Tego mam najwięcej. I pierwszy, jaki ładny. Ognisty. Jego macuzę Big Dad. Co nam będzie fundował? Że wiadomo, jak wyjdziecie, przyjdziecie się w dwóch, to nie wiem, jak to jest. O, widzicie te promienie. Teraz trzeba się tak ustawić, żeby mniej więcej to się pokryło. Teraz kurde stawiłem w pół. Świetnym, ale to już znika. Czy trzeba go ciągnąć? Chyba, że jak tam się to rzeźbi. Albo jak jest jeszcze na serwerze PvP, macie i tak jeszcze dodatkowe utrudnienie, bo może jakiś chodziak was przywitać. Wtedy już nie jest tak wysoko. Z wami. Znałem więc tragicznie. Chyba to już od tu zajedzie. Kraj Boże, dwóch aż zajedzie. To będzie masakra. A wyjdźmy z tego ognia. Kolejna to jedzonka. Kolejna skrzyneczka i kolejna. W sumie 9 moich. Nawet więcej jak to ma. Więcej tych monecyk. Pobijmy dwa duchy. Ale mówię, to jest w tym miejscu. Tutaj tam ten rares widzę, że się kręci. Przejdźmy, może tam ktoś będzie. No, mówi, tak trzeba. Sobie tylko nazbierać najpierw 3 na raz. Po 3 z każdego i można iść spokojnie. Powalczyć z naszym przeciwnikiem. Ja każdy kto ma, ja już mam prawie 490. I tam lewy, także. Teraz, żeby nie patrzeć, to większość bossów, które trzeba bić, to są mają po 3000, po 2,5. Trzeba i tak być na to przygotowanym. A co mnie jeszcze tu ktoś jest? Nie. Będziemy na tym kończyć, na tej przygodzie. No, krótkie odcinki też są w modzie podobno. Chodziło mi wam, żeby wam tylko pokazać właśnie tego cmentarzyska, ale nie umiałem jakoś trafić na tamtego. Od sztormów wpadały tylko do tego. I'm out of range.
Ja nagrywam, nie nagrywam dnia na dzień. Z wyprzedzeniem, bo nie wiem, czy będę miał potem czas, bo to głupie mieć. Żeby odpocząć to jest. To jest założenie, że lepiej już mieć trochę wcześniej nagrane i wrzucone, niż potem nie wrócić. To też się czasem zdarza, że nie wyrobię się. To już tak jest w życiu. Ale ma tu jakieś plany, ale nie zawsze wychodzi. Kręcisz się tu? Ja, munda. 6 milionów, tego rzeczy nie będę szorował. Mnie zje będzie. A zaraz sobie tu poczekam, aż ktoś przyjdzie chętnie, a z wami się już żegnam. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.